Pierwszy dzień września nieodzownie kojarzy się także z inauguracją roku szkolnego. Nie inaczej jest dzisiaj. W Gliwicach do nauki wraca ponad 25 tysięcy uczniów. Postanowiliśmy sprawdzić, jak inauguracja wyglądała w ZSO numer 4. Jak minęły Twoje wakacje? W lipcu dosyć pracowicie, bo chodziłam do pracy cały lipiec. W sierpniu wyjechałam na tydzień do Chorwacji, a później byłam u mojej babci. Byłem 2 tygodnie z rodzicami, później szybki wypad ze znajomymi do Krakowa. Raczej z pompą. Wypoczęta psychicznie i fizycznie przed tym nowym rokiem szkolnym, czy tych wakacji jednak było nadal za mało? Za mało jak zwykle, jak co roku, natomiast ogólnie jestem wypoczęta, myślę. Jest fajnie, jest dobrze. Jak sobie radzisz w tych pierwszych tygodniach nowego roku szkolnego? Czy masz jakieś metody na to, jak się wdrożyć dobrze? Ja jestem ogólnie ogromną panikarą, więc ja się stresuję wszystkim i żadnych metod nie mam niestety. Nie mam jakichś większych metod, no po prostu chodzisz do szkoły, zrobisz zadanie domowe, odreagowujesz po tygodniu i to leci samo, bez specjalnych przygotowań. Już po wakacjach, jak ten okres wyglądał w Pani przypadku? Bo dla nauczycieli to niekoniecznie oznacza okres spokoju i wypoczynku. Oczywiście udało mi się odpocząć i jestem pełna sił, aczkolwiek część wakacji przesiedziałam tu w szkole, był remont, no i przygotowanie do pracy w tym roku szkolnym. Pani dyrektor, jakie są nowości w tym roku szkolnym? Na pewno nowością są darmowe podręczniki, które w tym momencie będziemy wydawać uczniom w pierwszym tygodniu, może nawet jutro. Przygotowana jest biblioteka do tego, żeby uczniowie klas gimnazjalnych pierwszych uzyskali cały komplet darmowych podręczników. Jeżeli chodzi o naszych licealistów, to w tym roku będą zmienione również procedury organizowania, przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych, gimnazjalnych i maturalnych, ale jesteśmy w trakcie opracowywania i to jest no, na dniach. Masz jakieś szczególne plany w tej drugiej klasie? Cele? No, to jest dobre pytanie. Tak, chciałbym skończyć z miarę wysoką średnią, ale nic poza tym. Po prostu ładnie ukończyć tą klasę. Nie mam chyba jakichś konkretnych planów, no uczyć się tego, co mnie interesuje, no i dać sobie jakoś radę, dobrze przejść przez ten rok.